Chodzi o wniosek pierwszy, czyli umieszczenie w widocznym miejscu danych adresowych najbliższych jednostek policji. W związku z reorganizacją posterunku policji w Szczabinie Kościelnej w 2012 roku chcę Państwa poinformować, że nie tylko w tym posterunku, w tym zreorganizowanym posterunku takie informacje są, ale w każdym posterunku są informacje, gdzie należy dzwonić, jaki jest kontakt z dzielnicowym. Także ten wniosek na życzenie Państwa został, można powiedzieć, zrealizowany w 100%. Jeżeli chodzi o drugi wniosek, sporządzenie wystąpień do zarządcy dróg, to jest urzędu gminy, ze wskazaniem zagrożenia wynikającego z wyłączenia oświetlenia w porze nocnej na terenie gminy Pacyna. Chcę Państwa poinformować, że w dniu 9 stycznia 2013 roku, czyli tuż po debacie, zostało sporządzone i wysłane takie wystąpienie do zarządcy dróg z tereny gminy Pacyna. Właśnie w przypadku tego oświetlenia. W odpowiedzi udzielonej przez pana wójta gminy Pacyna w dniu, odpowiedź taką uzyskaliśmy w dniu 29 stycznia 2013 roku, uzyskaliśmy informację, że oświetlenie jest wyłączone z uwagi na oszczędności i w najbliższym czasie takie inwestycje nie są planowane. Szanowni Państwo, punkt trzeci wniosków, czyli zwiększenie intensywności kontrolowania wskazanych miejsc na osiedlu Wolna, Kopernika oraz ulicy Wojska Polskiego w rejonie gimnazjum nr 2, bezwzględne egzekwowanie przepisów prawa w stosunku do sprawców przestępstw i wykroczeń oraz nieletnich sprawców czynów karalnych. Proszę Państwa, my w każdej sytuacji, jeżeli sami zdiagnozujemy, poprowadzimy takie analizy, jak również otrzymamy informacje od społeczeństwa, zresztą są miejsca zagrożone, my od razu podejmujemy działania i w tym względzie też podjęliśmy działania. Nie wiem, Państwo później pewnie wypowiecie się w tej kwestii, ale z oceny społeczeństwa, z którym się spotykam, wynika, że tych patroli trochę wzrosło, tak, że są widoczne w tym rejonie. Natomiast no, też staramy się uzupełniać wakaty i tych patroli będzie jeszcze więcej z chwilą uzupełnienia wakatów. Przepraszam bardzo, posiłkuję się tutaj. Przeprowadzenie kontroli rejonu skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 577 i nr 584 w miejscowości Sanniki, przebudowa skrzyżowania w miejscowości Solec. W dniu 18 stycznia 2013 roku do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie skierowano wystąpienie o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi 577 z drogą 584 w miejscowości Sanniki poprzez zainstalowanie na wymienionym skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej. Powyższe wystąpienie zawarte zostało również w protokole z wiosennego przeglądu dróg wojewódzkich na terenie powiatu kostnińskiego, w którym też brał udział również przedstawiciel Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. W odpowiedzi otrzymano informację, że zarząd w 2011 roku w rejonie przedmiotowego skrzyżowania podwyższył standard oznakowania poprzez wprowadzenie dodatkowych znaków A7, czyli jest to ustąp pierwszeństwa z tablicą 150 metrów, D2 koniec drogi z pierwszeństwem oraz znaku B20 stop na wyjeździe z drogi 584 oraz wprowadzone zostało aktywne oznakowanie przejść dla pieszych sygnalizacją ostrzegawczą. Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Solec, gmina Gostynin w roku 2010. Ten plan został pozytywnie zatwierdzony, projekt stałej organizacji ruchu na wymienionym skrzyżowaniu. Jednakże dalsze prace zostały zablokowane z uwagi na brak środków finansowych na ten cel w starostwie powiatowym Gostynin. Z uwagi na wysoki koszt inwestycji około, proszę Państwa, 800 tysięcy złotych. Następny wniosek jest to zwiększenie intensywności kontroli pojazdów z obcymi numerami rejestracyjnymi oraz zwrócenie szczególnej uwagi
na uczestników ruchu drogowego poruszających się po ścieżkach rowerowych. Proszę Państwa, tu bez zaglądania w kartkę mogę powiedzieć, że na naszym terenie nawet ja wydaję takie polecenie, że szczególnie zwracajmy na obce rejestracje nie dlatego, żebyśmy nie byli gościnni, tak? Tylko mamy później wiedzę, jakieś zdarzenie, które mogło zaistnieć, możemy to analizować. Taka kwestia ścieżek rowerowych też była podnoszona na debacie społecznej, które mieliśmy w listopadzie 2013 roku w Szczawinie. Na ten temat też dużo się mówiło. Proszę Państwa, zwracamy szczególnie uwagę na uczestników ruchu drogowego, czyli na uczestników, przepraszam, ruchu drogowego rowerzystów, w tym między innymi na korzystanie przez nich ze ścieżek rowerowych realizowane jest w toku codziennej służby. Oraz raz w tygodniu organizowane są takie działania bezpieczny nurt, czyli niechroniony użytkownik ruchu drogowego, w trakcie których szczególny nacisk kładziony jest właśnie na tych uczestników ruchu. Proszę Państwa, dla bezpieczeństwa tych niechronionych użytkowników ruchu drogowego rozdano też około 1000 odblasków i 20 kamizelek odblaskowych. Ponadto podjęto działania profilaktyczne adresowane do tej grupy użytkowników i prowadzone w zasadzie dwutorowo poprzez bezpośredni kontakt w trakcie kontroli drogowej oraz poprzez działalność medialną. Kolejny wniosek, opracowanie programu profilaktyczno-edukacyjnego skierowanego na osoby starsze, dalsze informowanie o zagrożeniach i sposobach ich unikania. W listopadzie 2012 roku został opracowany przez Komendę Powiatową Policji w Gostyninie i Starostwo Powiatowe w Gostyninie projekt Gostyniński Uniwersytet Bezpiecznego Seniora. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez pana wojewodę mazowieckiego i skierowany do kolejnego etapu. Następnie został skierowany z wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach projektu Razem Bezpiecznie, gdzie nie uzyskano odpowiedniej ilości, co prawda, punktów. W związku z tym zostały podjęte działania nad wdrożeniem tego projektu w formie niewymagającej zaplecza finansowego, a jego elementy zostały wdrożone do codziennej służby dzielnicowego. Na początku stycznia 2014 roku, proszę Państwa, podjęliśmy też taki kierunek informacyjny odnośnie zagrożenia, o którym częściej się mówi, często się mówi, tak zwany wnuczyk, tak? Sporządzony jest nawet specjalnie taki film Wnuczyk Reaktywacja, gdzie przedstawiamy sposób działania takiego sprawcy. Taki film pewnie wkrótce będzie też dostępny, bo w tej chwili przedstawiliśmy do zaopiniowania Komendy Wojewódzkiej i czekamy na dalsze decyzje. Niemniej jednak taki program Państwo pewnie widzieliście, w telewizji już był, tutaj chyba ogólnowojewódzkiej, z tego co ja dobrze pamiętam, TVP Warszawa, który mówił o tych naszych działaniach, o tych, że my właśnie zwracamy uwagę na takie rzeczy. Także tutaj medialnie uważam, że ten wniosek również został zrealizowany. Proszę Państwa, w dalszym ciągu prowadzona jest kampania informacyjna dotycząca problematyki przemocy w rodzinie. W miesiącu lutym 2013 roku w związku z Ogólnopolskim Tygodnikiem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem policjanci KPP w Gostyninie przyjmowali osoby zainteresowane tym zagadnieniem. Dodatkowo w miejskim punkcie konsultacyjnym w Gostyninie w godzinach pełni dyżur policjantów tutejszej jednostki. Informacja opublikowano na stronie Gostynińskiej Komendy oraz przysłano lokalnym mediom. Proszę Państwa, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie na bieżąco uczestniczą w pracach zespołu interdyscyplinarnych, które powołane są w związku z ujawnianiem przemocy domowej w rodzinie. Ponadto funkcjonariusz zespołu do spraw nieletnich i patologii bierze udział w spotkaniach grupy roboczych dotyczących rodzin, gdzie pokrzywdzonymi przemocą są małoletni. Został też wdrożony, proszę Państwa, kwestionariusz szacowania ryzyka w
związku z interwencją, gdzie dochodzi do aktu przemocy w rodzinie, mający na celu przeprowadzenie skuteczniejszych działań wobec sprawców przemocy.